Panie wójcie, dzień dobry, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Kodniu, gdzie trwa inwestycja robiona z programu Polski Ład i rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Kodeń. Tu, gdzie się znajdujemy, w tej chwili jest prac budowy, inwestycja w wysokości 5 200 000 zł, panie redaktorze. I cały czas tutaj się dzieje, prowadzimy pracę. Odwiedzamy razem z wami to miejsce już od 2, 3, 4 lat, panie wójcie. Dobrze pamiętam, jak to się zaczęło. Tutaj, w tym budynku, jeszcze było przedszkole. Tak, to był pierwszy projekt, jaki mieliśmy, zrealizowaliśmy go, potem był kolejny projekt na ten budynek, zrobiliśmy remont wewnętrzny i zewnętrzne ocieplenie, teraz udało się z kolejnego projektu, z Polskiego Ładu, pozyskać pieniądze i chcemy zrewitalizować cały ten teren, udostępnić to turystom i mieszkańcom, bo do tej pory to było zaniedbane, no i niestety, mówię tu, nie było z tego, tak można powiedzieć, pożytku. W tej chwili wremontowane są te dwa obiekty, budynek stajni i budynek placencji. Natomiast na całym tym terenie zagospodarowujemy, powstanie altana, powstanie piękny taras, powstanie oczywiście plac zabaw dla dzieci, no i bardzo dużo mamy nasadzeń, około 5 000 sztuk nasadzeń. Tutaj wszystko, także zrobimy taką perełkę, żeby to służyło mieszkańcom i przyjaznym, no, naszym gościom, no i żeby po prostu był z tego użytek i pożytek. Gdybyś mi mógł, panie wójcie, opisać to, co widzę, poszczególne elementy, jakbyś to ocenił, jaki jest zakres zaawansowania prac i jak docelowo w twoim wyobrażeniu ma to wyglądać? To znaczy, może tak. Zacznijmy od stajni. No tak, stajnia to jest budynek, gdzie przeznaczyliśmy go na taki budynek socjalny i budynek magazynowy, bo wiadomo, będzie tutaj bardzo dużo tych nasadzeń i trzeba to pielęgnować. Bo w budynku placencji, to jest drugi etap remontu. W tej chwili, co się będzie tam znajdowało? Po remoncie będzie się znajdowała tam sala obrad Rady Gminy Kodeń. Natomiast w części budynku będzie się znajdowała również biblioteka. No i mamy jeszcze dwa pomieszczenia do zagospodarowania. Zobaczymy, na co je tam wykorzystamy. To będzie piękny taras, który będzie tutaj z widokiem na rzekę Kałamankę. Wy specjalnie tak wybraliście, odsłoniliście, wycięliście pierwsze krzaki, część drzew i odsłonił się bardzo ciekawy widok. Tak, zgadza się. Tak jak mówiłem, przedtem to było zaniedbane, to przez projektantów jest to przemyślane i zrobione tak, żeby po prostu pięknie to wyglądało. Altana to kolejny obiekt, który będzie po prostu dostępny również dla mieszkańców i dla przyjezdnych, tym bardziej, że po sąsiedzku będzie piękny plac zabaw za około 300 000 zł inwestycja. Także połączymy tutaj, żeby w Kodniu mógł, kto tu przyjedzie, żeby mógł pożytecznie odpoczywać. Trwają budowy alejek. Tych alejek też widzę, że jest kilkaset metrów. No tak, bo będą alejki i będą nasadzenia, tutaj mówię, tak jak już mówiłem. Także będzie to zadbane i myślę, że będzie piękny widok na wjeździe do Kodnia. Czy w stajni te zabytkowe napisy, pozostałości po trzymanych tam kiedyś ogierach, tu przecież Straż Graniczna, pozostały? Tak, to te elementy pozostawiliśmy. Kiedy planujemy otwarcie? No myślę, że gdzieś tak czerwiec, lipiec. Znajdujemy się wewnątrz w tym momencie budynku, czyli wewnątrz placencji i to, co pan wójt chciał mi pokazać i swoim oczywiście widzom, naszym widzom, budynek uzyskał nowoczesne rozwiązania po to, aby móc z niego korzystać. Jakie to rozwiązania? Panie redaktorze, ten budynek był bardzo zawilgocony, nie tylko ściany zewnętrzne, ale i wewnętrzne były zawilgocone, no i tym bardziej piwnice. Nie wiedzieliśmy, dlaczego to zawilgocenie takie jest, ale jak odkryliśmy piwnicę, to zobaczyliśmy się, co się dzieje i musieliśmy tu zadziałać. Zrobiliśmy dookoła placencji tego budynku odwodnienie do odpowiednich studni, natomiast w budynku zastosowaliśmy takie rozwiązanie wentylacji, które nazywa się rekuperacja. Tu w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, znajduje się tak jakby główne to urządzenie, natomiast tu są rozprowadzone kanały wentylacyjne i będzie wymuszony obieg elektryczny, żeby po prostu ten budynek nie zawilgatniał dalej. To po prostu będą takie pompy, które będą wyciągały wilgoć z wewnątrz budynku na zewnątrz odpowiednimi kanałami, no i oczywiście napęd będzie w tych pompach elektrycznych.
Mariuszu, pana ustawiliśmy tak właśnie, żeby ten widok z tej altany tutaj, z tego punktu widokowego móc pokazać. Za pana plecami Kałamanka, praktycznie koniec Kodnia, koniec gminy Kodoń i koniec Polski. Powstaje miejsce, które będzie miało swój urok, będzie miało swoją kartę przetargową dla turystyki w gminie Kodoń? Zgadza się, choć zdecydowanie wolę określenie, że to jest początek Polski, początek Unii Europejskiej, a dla tych mieszkańców gminy Kodoń i pielgrzymów tu przyjeżdżających to jeden z najważniejszych miejsc w ogóle na mapie świata. I ta inwestycja jest robiona w sposób zrównoważony. Przede wszystkim robimy dużo nowych nasadzeń. Wszystkie praktycznie drzewa pozostają. Oczywiście jakieś tam drobne chwasty i samosiejki pousuwaliśmy, żeby odsłonić ten piękny widok Kałamanki. Pamiętajmy, że Dolina Bugu, rzeka Bug, to jest niespotykana rzeka pełna pięknych widoków i chcemy również w tym momencie ją odsłonić. Oczywiście to jest odnoga rzeki Bug, Kałamanka przepływająca przez Kodeń. Piękny taras widokowy, który jest skierowany właśnie na tą Kałamankę, na którym będą mogły się odbywać wydarzenia kulturalne i chcemy w sposób zrównoważony przeprowadzić tę inwestycję, połączyć i wybudować nowe obiekty funkcjonalne dla społeczności gminy Kodeń, a jednocześnie zrobić piękny teren 80-arowy z nowymi nasadzeniami, z nową przyrodą, żeby to się wszystko komponowało i było kolejną atrakcją turystyczną dla gminy Kodeń. Myślę, że po Kalwarii Kodeńskiej, po Sanktuarium, jednym w Kodniu i Nounickim w Kostomłotach, to będzie kolejny element przyciągający turystów do Kodnia. Czy pan sekretarz mógłby jeszcze powiedzieć w dwóch zdaniach o projekcie kolejnym, który będziecie realizować, odnowa zabytków? Oczywiście nie zatrzymujemy się. Kodeń to jest wielokulturowość, Kodeń to są piękne zabytki, w tym zabytki sakralne. Ogłoszony program Polski Ład na zabytki to szansa na kontynuację rozwoju upiększania Kodnia, ale też miejscowości sąsiednich. Przede wszystkim współpracujemy na tym etapie z Ojcami Oblatami i będziemy składali wniosek na odnowienie elewacji Kościoła Świętej Anny. Rozmawiamy z parafią prawosławną w Zabłociu i złożymy wniosek na remont kościoła cerkwi w Zabłociu, dokładnie na remont dachu i jeden zabytek, który jest naszą własnością, czyli Brama Unicka, również przy ulicy Sławatyckiej, bardzo rozpoznawalny zabytek w Kodniu, też będziemy chcieli go odnowić. Czyli ta kontynuacja, odnowienie oficyny sapieżyńskiej, pięknych piwnic, które po raz pierwszy będą pokazane i udostępnione dla mieszkańców, plus te inne zabytki odnowią miejscowość Kodeń, całą gminę Kodeń, ją upiększą i spowodują, że ta gmina będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla turystów i dla mieszkańców.